Miniony tydzień upłynął pod znakiem spotkań ze świętym Mikołajem. Spotykali się prawie wszyscy, jedni w domach rodzinnych, inni przypadkowo na ulicy, a jeszcze inni w trakcie imprez sportowych. O tych imprezach, ale nie tylko, mówić będziemy w dzisiejszym magazynie, na który zaprasza Państwa Paweł Skubis. A dzisiaj... W meczu trzecioligowym basket uległ drużynie SSK Rzeszów. Dzisiejszy magazyn zaczynamy od meczu, który odbył się w hali Liceum Ogólnokształcącego imienia ONZ. Tam w kolejnym spotkaniu trzeciej ligi, rozegranym między basketem a drużyną z Rzeszowa, nasi koszykarze ulegli gościom 60-79. Nie dało się utrzymać dobrej pasy naszemu zespołowi. Po trzech kolejno wygranych meczach basket musiał uznać wyższość nie tylko fizyczną zawodników, ale też i ich umiejętności na parkiecie. Drużyna z Rzeszowa dotychczas w pierwszej rundzie rozgrywek w trzeciej lidze tego sezonu nie przegrała żadnego meczu. Nic dziwnego, że w Biłgoraju było podobnie, choć jak po spotkaniu powiedzieli, obawiali się naszej drużyny, która przed tym meczem zajmowała trzecie miejsce. Już w pierwszej kwarcie obraz gry sygnalizował, że goście są dobrze przygotowani i zmotywowani do walki o drugą ligę. Narzucili swój styl gry, a że ich rzuty były skuteczne, kwartem wygrali 23-13. Drugą 19-10 i tak pierwsza połowa spotkania zakończyła się wynikiem 42-23 dla przyjezdnych. W drugiej połowie spotkania nasi koszykarze zagrali lepiej i skuteczniej. Popełniali mniej błędów, nie pozwalając przeciwnikowi zbierać piłki z tablicy, stawali odważniej na przeszkodzie przy rzutach do kosza. Trzecia kwarta zakończyła się wynikiem 24-21, a czwartą nawet wygrali 19-10. Niestety meczu nie wygrali. Różnica z pierwszej połowy była na tyle duża, że nie byli w stanie odrobić tej straty. Czasy brane przez szkoleniowców, drugiego trenera basketu Ryszarda Sawę i grającego pierwszego trenera Łukasza Krawca nie dały wystarczających uwag, aby nasza drużyna mogła w tym spotkaniu pokonać przeciwnika. Mecz zakończył się wynikiem 76-60. Różnica 16 punktów dała zwycięstwo gościom, którzy poinformowali nas, że były mecze, kiedy wygrywali różnicą 50-punktową, a to świadczy o dobrym ich przygotowaniu do tego sezonu. W naszym zespole tym razem najwięcej punktów zdobyli 12 Inglot, 10 Łukasik, po 9 Surmacz i Swacha, 8 Łokaj, 6 Krawiec, w tym 1 za 3. I tak mecz trzecioligowy w walce o drugą ligę między basketem a drużyną z Rzeszowa dobiegł końca. Ciekawe, jak tym razem smakowało zwycięstwo drużynie przyjezdnej. Smakuje bardzo dobrze, bo nastawialiśmy się, że będzie ciężki pojedynek, bo basket Biłgoraj miał 3 zwycięstwa w 5 meczach, także wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo, zwłaszcza po ubiegłorocznym meczu, w którym pierwszą kwartę przegraliśmy 28-10, także nastawiliśmy się, że będzie ciężko i udało się zrealizować nasze założenia, także jesteśmy bardzo zadowoleni. Nie ma co ukrywać, przegrana boli. Czy ta porażka mocno zabolała naszą drużynę i trenerów? Boli, każda porażka boli, no ale no, fajnie zagrali chłopcy, zmienili się, bardzo dobrze zagrali. Dzisiaj gratuluję tym chłopakom, pokazali, że zasługują na więcej minut w meczu. Co jeszcze czeka biłgorajską drużynę w tej rundzie rozgrywek? Za tydzień gramy w Krośnie, wyjazd, mam nadzieję, że uda nam się odnieść tam zwycięstwo, no i jeszcze, i później dopiero w styczniu, 18 stycznia, tak. Jeszcze taki komunikat, może mały komunikat prosiłbym. Wysyłaliśmy do szkół podstawowych na turniej mikołajkowy w sobotę, organizujemy 13 grudnia, organizujemy turniej mikołajkowy dla szkół podstawowych 4-5 klas, o 10 się zaczyna, wysyłaliśmy komunikaty i mam nadzieję, że dużo drużyn się zgłosi. Do 12 szkół wysłaliśmy, mam nadzieję, że przyjdzie. W wyjątkowo miłym nastroju pożegnały się oba zespoły. No, zbliżają się święta, więc wszystkiego najlepszego ode mnie, od drużyny, od chłopaków, od zarządu. I niech też będą rodzinne święta i szczęśliwe. Thank you.